Witam, z tej strony Matt26, a to jest mapka Old Streams. Razem z tym kitraczem, co się schował w krzakach, Maruhalsą. Dzień dobry, wieczór. No, postanowiliśmy, że może nagramy jakąś małą serię z tej mapki, bo jest naprawdę fajna. Mamy tutaj właśnie małe gospodarstwo na taki troszkę średni, trochę większy średni sprzęt, ale my tu pogramy sobie takim starszym, mniejszym nawet, można powiedzieć, sprzętem, jak tu widzicie, opryskiwacz tańczy. No to jeszcze wam tak właśnie pokażę mniej więcej, jaką mamy gospodarkę, co na niej się znajduje. Tu mamy jeszcze jakiś obciążnik, tur już tam gdzieś podsunięty pod tabliczkę z sail modem, która jest bardzo przydatna. No, tylko szkoda, że tutaj po niemiecku jest i ciężko skminić, o co chodzi mniej więcej trochę. Tutaj nasza flota ciągników, dwa Niemce, jeden Włoch. Tu mamy jakiś tam paszowóz. Dodałem do tej mapki suszarnię, tylko że tu widzicie problem z wiatraczkami, bo zapomniałem, że wiatraki i sama suszarnia się osobno opuszcza i tak wyszło, ale to mnie nie przeszkadzało. No, a nikomu już się nie chce poprawiać. No, bo znowu mapki wysyłać, to trochę tam jednak problem. W tej oborze, jeżeli się drzwi otworzą, bo pewnie ja otworzyłem i Maruhalsa, no. Nie, ja jestem behind. Nie? No, myślałem, że ja też otworzyłem razem z tobą. Tu mamy cielaki. Chyba 70 sztuk będzie, albo 71, bo wiem, że parę razy mi się przypadkowo raz za dużo enter wcisnął. Tu już widzicie naszego kombajna. Obok mamy jego widły do bel. Przydadzą się do paszowoza, jak będziemy musieli wrzucać. Jakaś tam praska. Oczywiście ruska. No, tutaj mamy, były tutaj oryginalnie silosy. Możemy pokazać. O, już kukurydza jest, są te żmijki całe. Ale ja dodałem tutaj silosy z pojemnością. I tam jeden silos, a ci ogólnie wszystkie silosy mają chyba 80 tysięcy, już dobrze pamiętam. I tu obok nich właśnie mamy dwie przyczepki. Tutaj pod wiatą jeszcze sieczkarnia, owijarka do bel, przetrząsarka, dwie beczki, bo jedna do paliwa będzie to potrzebna do tej suszarni, rozrzutnik i tu jakaś zgrabiarka. A to mi się... Aha! Myślałem, że ten kron jest z grabiarką. O Jezus Maria! Nie, to przetrząsarka jest. Tutaj nasze stado krów, obok łąka i tam jakieś pole będzie też nasze. Jak widzicie, gospodarka jest w takim starszym stylu. Tak samo mamy tutaj oborę, gdzie krowy wchodzą sobie po prostu w to miejsce i jedzą, załatwiają swoje potrzeby i mamy też dojarkę dla nich. Oborik jest wypychany, tam mamy pryzmę, gdzie ta kura była. Tu nawet widzimy, kawałeczek jest. Wrota są otwierane, na przykład tutaj mamy, ale zamknę, żeby nam krowy nie pouciekały. I teraz jeszcze, co nam zostało tutaj do pokazania? Aha, świnie, gdzie są świnie jeszcze? Bo krowy, znaczy krowy, kury chodzą mniej więcej po całej gospodarce, więc nie ma co je pokazywać, ale tu już jakaś tam stoi. A, myślałem, się zamroziła, ale nie. Tutaj właśnie mamy świnie. Tam się już jakaś tarza. Dobra, zamknę cię z nimi. Nie. A, zdążył. Jezus. No to tak się prezentuje nasza gospodarka. Aha, jeszcze jedna przyczepa jest do bel. Tutaj ona będzie za tą... za tym budyneczkiem, za tą oborą z cielakami. Ja trochę... w sumie sam nie wiem, gdzie co jest, ale teraz już wiem. No, trochę długa, ale dobra, da się nią wykręcić spokojnie. To wsiadamy do Deutschfahra, bo mam od pasażera i pokażemy wam jeszcze trochę mapę. Dobra, ja wyłączę ten rewers i odpalę go, bo ja z nim nie mogę jeździć, bo mi spacja przeszkadza. Ach, ty czekaj. Co jest? Twój skin się trochę zmienił, jak na jakiegoś dzieciaka. Fajnie to wygląda. Przynajmniej pomyśleli, żeby dać skin czegoś innego, a kogoś innego niż skalować farmera na mniejszego. Tu jeszcze mam jakąś wiatę, ale tu nie stawiamy sprzętu, bo się boimy, że nam ukradną.
Dokładnie, bo tu dużo złodziei. No, tutaj jest wszystko jest możliwe. No to od lewo na, od farmy mamy sklep z nasionami, opryskiem i kupowanym wapnem. Zaraz tam do niego zajedziemy. Fajnie wygląda, bo jest dużo takich szczegółów. Mapka sama też dużo nie waży i nie muli gry za bardzo, nawet na modach, jak widzicie. Tutaj właśnie mamy oprysk i wapno. Na takim drewnoprecie jak mój. No, idzie grać normalnie. Jakiś mały stawek. Ciekawe, czy można w nim wodę napełniać. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Jedziemy lekko do wody. Jeśli będzie komunikat, to znaczy, że będzie można. Chcesz czekać? Widzę, że głębokie. No, tylko miło to pociągnika, bo... Jezus Maria. Spokojnie, tu 4 na 4. Dobra, tu nie ma tego komunikatu, więc raczej nie da rady tankować wody. Tu jeszcze jakaś szopka, wiatka mała. Przez rów przeskoczymy szybko. Nie udało się. Czyli muszę włączyć napęd. Jakaś tam kładka jest, a ja jej po prostu minąłem. Dobra, to się wytnie. Mam nadzieję, że mi wyklepiesz błotniki. No, czekaj, zaraz ci wyklepię. Oj. Pasuje? O, tu się jeden zbił. No, to dosyć tak dziwnie, ale... No, ale dobra, nie będzie. Przyjdzie, na mapie... przyjdzie za miesiąc. Z Chin przyleci. Jo. Tutaj mam jeszcze małą biogazownię. Która ma podjazd, w końcu, coś no, położonego. Tutaj dwa silosy takie mniejsze. Ciekawe, jak się tutaj rozkłada taki szonka, czy jest taka jakby piramidka, czy po prostu jakieś kubki takie. Tam jeszcze widzimy wiatę z tyłu. W sumie w tej części mapy jeszcze nie byłem. Rzadko co tu jeździmy. No ja akurat koło sobie biogazowni pole zrobiłem te 22. Nie wiem dlaczego. Po prostu lubiłem, żeby daleko gdzieś jechać. No, zaraz obok za nami jest. Tutaj w lewo będzie skup. Jakiś mały wodospad. Jakiś stawek też fajny. Trochę mi ten mój mikrofon spada, ale to... Ważne, żeby nagrywał. Do uszy jakieś... nie będę wkładać, bo dosyć niewygodnie jest mieć słuchawki nauszne, a w środku jeszcze douszne. No tak właśnie mam teraz. O Jezus. Tu jakiś skup, widzimy. Waga jest działająca. Tutaj widzę, że wełnę będzie można sprzedać i mleko obok. Ja sobie wysiądę. No to wysiądź. Zobaczymy, co to jest. Tu nasiona jeszcze widzę. Oj, do Fiata mnie tu... bo tutaj no, od tak. Pasażera tak działa, że jeździsz niby ze mną, ale jak wyjedziesz, to jesteś tam, gdzie wsiadałeś. Czekaj, daj mi się teleportnąć do tego Dejczwara. No masz. O, jest zły. To Shift i Tab i jesteś. A tam. Ja sobie tu chcę zobaczyć, co tu jest, tak dokładnie. Tu jest Pig, Beef i Shit. No tu będzie można sprzedawać zwierzaki. No to wiem. A to są nasiona chyba kupowane. I obok. Wapno? Chyba ją. Nie wiem, właśnie Dünger. Dünger, czy jak to się, nie wiem, niemieckiego, ale wygląda właśnie jak wapno. Tu nasiona na pewno będą. Tu dwie beczułki na mleko. Dobra, wsiadaj, jedziemy dalej. Ty tutaj, ale tak się obracał, praca, nie mogę przejść, coś mnie zablokowało, a tu jak koło. Tu mały parking, jest samochodziki. W lewo dalej mapki nie ma, to jedziemy w prawo. O, czekaj, coś kliknąłem. Nawet radio w tym Dejczwarze jest. Co jest? Radio? No, włącz, zobaczymy, czy coś poleci. Nie mogę włączyć. Baterii nie wymieniałem dawno. Tu widzimy jakiś mały lasek. Bo też jest tutaj fajny skup drzewa, do którego zaraz dojedziemy. Jakieś drzewo przewalone, będzie trzeba chyba ściąć, żeby przejechać dalej. Tam pole jest jakieś, tam nawet nie jakieś, tylko duże 25. To jakieś wiaty, garaże. Tu chyba jest to... ogólnie takie po prostu jakby druga część gospodarstwa, bo widać, że są nasiona do kupna tak samo. A to 25 to jest łąka. A no tak, łąka.
Bo akurat się sugerowałem minimapką, a tam zielony, to myślałem, że po prostu jakieś zboże rośnie. No w sumie nie dziwię się. Tu mamy sklep. Ja na początku myślałem, że się maszyn sprzedaje po prostu parkując w tych liniach, ale nie działało. A to by było ciekawe nawet. Tutaj więcej placu, no to jakbyśmy kupowali więcej maszyn, oczywiście tam jakieś pole widać za płotem. Oczywiście już nie nasze. No, ono na początku jest nasze chyba. No jest nasze, ale wziąłem je, sprzedałem, bo strasznie dużo jak na taki sprzęt. Tu mamy zaraz skup, ale minąłem wjazd. To się cofniemy jeszcze kawałek. Jakaś kapliczka była. No to może sobie napoje kupić, jeżeli coś. No, w tym tak samo skupie wiem, że będzie można sprzedać suszone zboże. O, nie zdążyło się otworzyć. To chyba nie tu się wjeżdża. Tu? Ja. Chociaż... Ja zawsze jakoś po chińsku wjeżdżałem. Czekaj, tu jest zakaz wjazdu. To nie, to jednak drugą stroną. I tutaj właśnie będzie można sprzedać te suche zboże. Ich tutaj chyba obok jeszcze da się sprzedać słomę, bo leży trochę jej tutaj. Są snopki. I buraki, ziemniaki, albo ziemniaki tylko w tym miejscu, a buraki trochę obok. To teraz pojedziemy sobie na pole numer 24, w tamtą stronę pojedziemy sobie. Bo tutaj jak zejdziemy w dół, to jesteśmy na farmie, ale jeszcze trzeba pokazać ten skup drzewa, on jest właśnie tutaj. Jak widzicie tam z daleka i widzieć jakieś góry z polami nad jakąś małą chyba wioską, tu jakiś kościół mamy. Tylko czy zegar działa, o ile jest zegar, bo w tych wcześniejszych wersjach farminga to był zegar. A na kościele czy ci chodzi o te dzwony? No na kościele dzwony? Właśnie. Bo zegara nie widać na tym. Ale, możliwe, że będzie co pełna godzina dzwonił, bo wiem, że tak było nawet już w dziewiątce. A było, że o 12 dzwonił, bo... Tu jeszcze się przejdziemy, 18. Bo mamy błoto działające. No ale to ty mi już teraz ciągnąć, nie ja. Dobra, to może być pobrudzony, w końcu maszyna rolnicza. A tam, to ma być piękne. Tak, to wymień mu koła, błotniki, bo masz porzewiałe trochę. Jakieś... A właśnie, nie wiem, czy te słupy mają kolizy, zaraz w nie wjedziemy. Mają. O, no to bardzo fajnie. Ale i tak wjadę. Jest kolizja. Takie właśnie smaczki na polach ja lubię, żeby mijać. Jakieś rowy, słupy lub te studzienki. Tutaj chyba no. Się, nie wiem, może to po prostu jest taki silos dla pokazu. Nic może w nim nie da rady zrobić. Zobaczymy w trakcie gry. Tu jeszcze kawałek lasu mamy i w lewo będzie właśnie dość religijna ta mapka, bo jest kościół, kilka kapliczek. Trochę to irytuje ateistów. No. Tu mamy, mamy właśnie ładny tartak, ale nie widać, żeby coś się w nim ruszało. A, się przejdziemy. So, od razu założę nowy błotnik, który przyszedł. No, w kieszeni go sobie schowałeś. Tu jakieś deski. Co te kłody tego drewna? Duże są. No. Tutaj wióry będzie można sprzedawać też. O, jest on. Nie wyszedł mi parkour. Ogólnie właśnie mi się ten skup drzewa bardzo podoba. Jeszcze jest nawet tam wyjazd do lasu, ale mapka się tutaj kończy, więc za dużo nie pościnamy. Najwyżej w lewo pojedzie się. Najwyżej w lewo się pojedzie. Zaraz sam wracam, więc spokojnie. No nie chcę się tak z buta łazić. No to stój w miejscu, ja wracam. Za późno. Jesteś w środku, bo ja teraz z kabiny jadę. O, już myślałem, że telefonu nie wyciszyłem. Jest tak... Ładna płytowa droga, takie drogi też są fajne. Klimatyczne jak na takie wioski. Niby nie jest to polska mapka, ale klimat trzyma taki nawet. Czy nawet na polskich sprzętach się chce grać. Chociaż nie mamy chyba żadnego. Mamy HTS-a. A nie, to jest niemieckie, tak? HTS. Tak, niemieckie. Ale w Polsce bardzo popularne. Mamy słowiańskie maszyny tak trochę. No.
No jak widzicie, wróciliśmy na farmę, więc mapka nie jest duża, a bardzo ładnie rozbudowana i klimatyczna. Tu zaraz zajadę sobie jeszcze, albo nie, kosz oczywiście ze stali, a czy ze stali, z betonu. Tutaj jeszcze mamy drugi wjazd bez bramy. Ogólnie zainspirowało mnie, żeby wgrać te silosy z pojemnością tym, co jest tutaj na ścianie, bo tutaj niby jest 80 tysięcy litrów tej słomy można przechowywać, ale nie wiem, nie testowałem jeszcze, czy można więcej niż te 80 tysięcy. Ale aktualnie i tak mamy zero. I teraz mamy zero. No, po pierwszych żniwach zobaczymy, bo my od razu snopki chyba będziemy robić. Najwyżej jak nie będzie gdzie ich trzymać, no to po prostu się tam wsypie. Ale nie mamy przyczepy przodowczej. A jak nie to do spalarni tutaj on. No, bo właśnie teraz snopki będzie można używać do tej suszarni, a ona dużo potrzebuje. Strasznie dużo. Więc będzie co robić. Otwórzmy tutaj ten cały magazyn. O, otworzyłeś tutaj ten. Ja? Co? Obory. No. O, drzwi się otworzyły. Teraz... No jeszcze jakaś trawka, Co jest? Halo? No, jest? Chciałeś mnie zamknąć. Ja jestem obok ciebie. A, bo to coś jeszcze pisze z ogniem coś, żeby włączyć. No, że tego. Spalarkę sobie możesz włączyć też samemu. No, ale ja tam wrzucam, po prostu daję paliwa i tyle. I samo robi automatycznie. Tutaj ja bym jeszcze tak pokazał pola, które mamy. Tak w skrócie już. No to o, no to akurat mi się, nie to chciałem, ale już włączyłem mapkę. No to pole mamy numer 10, taka jakby gruba L-ka. Wejdę gdzieś, gdzie jest ciemno, żeby mapę było lepiej widać. No łąkę numer 9, pole 8, 7, 1 i 20. Czyli nie jest to aż tak dużo pól, ale też nie jest ich mało, więc będzie co robić. No nie są jeszcze aż takie małe, są właściwie też ich duże. W sensie 8 i 7 jest strasznie mała. Jeszcze są strasznie pod górkę, więc zobaczymy, czy tą łąki nie zrobimy później. Jedynka jest fajna, bo taka bardzo przy farmie. Dwudziestka jest taka średnim polem, a dziesiątka to widać, że jest największym. A łąka się przyda, bo trawa jest bardzo potrzebna tutaj, bo mamy w końcu dużo zwierząt. No, słoma też jest potrzebna, jak diabeł. Aha, ja tu patrzę, czemu mam taką czarną linię w tym silosie. Mówię, coś mam z grafiką czy coś, a tą mapka jest jeszcze włączona. Kiedyś mi opowiadałeś historię tych linii. No. Czekaj, tu jeszcze jest żmijka, której nie mogę usunąć, ale niech już sobie będzie. Po prostu te budynki miały mniejszą pojemność niż pojemność silosów, dlatego tam już nie będziemy spadować, można tak to powiedzieć. A tu mamy ziemniaki, buraki są w tam słomie, leżą. A, jeszcze owce mamy. W sumie to każdego zwierzaka kupiliśmy, jaki był dostępny. No, tak, aby było ich... No nie, tu są ziemniaki, tam są buraki, ale dobra, to tam mniejsze. Tu można wjechać i je nakarmić, te owce. Dobra, no to mi się wydaje, że to będzie koniec prezentacji, bo co tu więcej pokazywać. Więcej zobaczycie na kolejnych odcinkach, jak będziemy nagrywać i grać sobie właśnie na tej mapce, bo ona jest naprawdę fajna, bardzo klimatyczna, bardzo taka rozbudowana. Widzicie, nawet jakieś słoma leży na koło pola. No i mało laguje, bo w końcu mała i dobrze zoptymalizowana mapka jakaś. No to... Ja się będę z wami żegnać, nie wiem jak tam Maruchalsa, może on chce jeszcze z wami pogadać, więc możecie pisać w komentarzach, to on postara się odpowiedzieć na to wszystko, więc nie wiem, powiedz, czy chcesz jeszcze porozmawiać, czy kończymy? Warto jest rozmawiać, ale już nie dzisiaj, bo mamy trochę późną godzinę, no. No, teraz jak nagrywamy, to prawie mamy jutro nawet. Dokładnie za 29 mamy... Jutro. Za 29 minut mamy tego, w niedzielę. Dobra, ja was... Żegnam i tyle z mojej strony. Pomachaj ręką, nie wiem czy potrafisz, czekaj. Machasz tak, ręką, ale... No, widzę, że twój farmer właśnie macha, ale jest zmęczony, to nie może podnieść ręki. Mogę poskakać trochę. O, no to dobra, no to skacz. A ja pokłócam. Będziemy bumsować tak jak ten opryskiwacz. No, chodź do niego, tak. Nie, dobra, tam już... Niech sobie tańczy sam.
Dobra, no to jak już się pożegnaliśmy ładnie, no to lecimy, więc na razie, cześć.